Witaj, kochana moja rodzino. Czujecie to? Czujecie więzy? Powiem wam, to jest niesamowite. Niesamowite jest to, że ludzie, których może wcześniej nie znałeś albo nie znałaś, w pewnym momencie stają się tobie bliscy. Tak bliscy, że jesteś w stanie rezygnować z tego, co jest twoje dla nich. To jest niesamowite. Powiem wam, to są więzy, które są mocniejsze od wszelkich innych więzów. Płynie w tobie krew, która jest krwią tej rodziny. Dostajesz nazwisko rodowe. Jesteś chrześcijaninem. To jest twoje nowe nazwisko. Dostajesz dziedzictwo ojca. Jesteś dziedzicem tego wszystkiego. I wiele, wiele innych rzeczy staje się twoje w momencie, kiedy się rodzisz w Jezusie Chrystusie. Amen? Jest to niesamowite. Jest to niesamowita siła i niesamowita moc, którą później odkrywamy. Idziesz, spotykasz tych ludzi, chcesz z nimi być i co myślisz, skąd to się wzięło? Ano stąd, że jesteś w rodzinie. A z rodziną przeważnie chce się być. Amen? Kiedy... No może później. Muszę powiedzieć wam, że miłość jest ważna? Czy wiecie o tym? A wiecie, że jest najważniejsza? Bo to jest ważne. Aby to, co najważniejsze, uczynić pierwszym w życiu. Aby to, co najważniejsze, zajęło pierwsze miejsce w życiu. Bo ona nie jest najważniejsza, dlatego że ktoś to wymyślił sobie. Ona jest najważniejsza, dlatego że Bóg tak powiedział. Ona jest dla Niego najważniejsza. I możemy dawać jej drugie, trzecie albo któreś tam miejsce i zasmucać Ducha Świętego w ten sposób. Ponieważ On powiedział, On objawił, co jest dla Niego ważne. Jest wiara, nadzieja, miłość. Z nich najważniejsza jest miłość, mówi Słowo. Amen? Jest przykazaniem, ponieważ Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jest identyfikacją, bo jest powiedziane, że po niej poznają wszyscy, że jesteśmy uczniami, że należymy do Chrystusa. Jest celem, ponieważ Słowo mówi, dążcie do miłości. To jest coś, co powinniśmy uczynić celem naszego życia. Tym pierwszym celem. Jest spójnią, ponieważ czytamy o tym, że jest spójnią doskonałości. To dzięki niej jesteśmy razem. Dzięki niej. Nie dzięki temu, że ja jestem taki dobry, albo że ty jesteś taki dobry i taki przyjemny w relacjach cały czas. To nie dlatego. Dobrze, że tak, jeżeli tak jest, ale nieraz tak nie jest. Ale ona jest spójnią, jestem spoiwem. Jest klimatem. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Z akcentem na wszystko. Rozumiecie słowo wszystko? Mi jest nieraz trudno je zrozumieć. Ale słowo mówi, że wszystko. Po prostu wszystko. Ma się dziać w miłości i jest oczywiście wyborem. Przyobleczcie się w miłość. Ubierz na siebie miłość. Zrób to. Ubierz się w to. To jest bardzo ważne. To jest tak tytułem wstępu. Ale dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest zapisane w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian w 5 wierszu. Tam jest dużo tych rzeczy zapisanych. W tym wierszu chyba ze 3 takie cechy miłości, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na tym, nie myśli nic złego. To jest bardzo ciekawy fragment i bardzo ciekawa myśl, że miłość nie myśli nic złego. I możemy powiedzieć, że Bóg nie myśli nic złego w pewnym kontekście. Amen? Wiecie, jest takie powiedzenie, przebaczyć to znaczy, głośno ktoś powie? Zapomnieć. Myślicie, że tak jest? Że to jest możliwe? Że tak to działa? Kto myśli, że tak to działa? Ja wam powiem, u mnie to tak nie działa. U mnie tak nie działa. Ja nie mam czegoś takiego w sobie, jak taka cudowna amnezja. Może jak ktoś z wierzących, ja bym chętnie posłuchał, jak u niego działa.
Ja się kiedyś borykałem nawet z tym, bo myślałem sobie, no nie mogę zapomnieć. Nie mogę zapomnieć. Mi się to nie udaje. Ja nie mam cudownej amnezji, która zstępuje, wymazuje i nie pamiętam. Wiecie, ja mam tak, że pamiętam. I długo pamiętam różne rzeczy. Niektórych nie pamiętam. Moja żona mówi, że nie pamiętam niektórych rzeczy. Powiem wam coś jeszcze. Jakże mi się dostanie. Ona mi raz mówi, ja ciebie nagram. Mówiła ci tak kiedyś żona? Poważnie? O. Jeszcze mnie nie nagrała. Ja wtedy mówię, nagraj mnie. Ale generalnie pamiętam. I wiecie, myślę, że jest różnica pomiędzy pamiętaniem a rozpamiętywaniem. I to, do czego Słowo Boże nas zachęca, to do tego, aby nie rozpamiętywać. Aby nie rozpamiętywać. Przebaczysz, bo przebaczenie jest bardzo ważne. Kiedy jesteśmy zranieni, jest bardzo ważne, aby przebaczyć. I niektórzy myślą, że przebaczenie wiąże się z naprawieniem uczuć od razu. Nie. Przebaczenie to jest decyzja. Możesz w każdej sytuacji pójść do Pana i powiedzieć w imieniu Jezusa przebaczam Markowi, Heniowi, komuś tam jeszcze i to jest przebaczenie. I później będą uzdrawiane twoje uczucia dopiero. To, co czujesz. I jednym z takich ważnych aspektów uzdrowienia wtedy jest nie rozpamiętywać. Po prostu nie wygrzebywać tego. Słowo Boże mówi, że Bóg nasze winy co zrobił? Gdzie wrzucił? Do morza? Wrzucił? I więcej ich nie wspomni. To nie znaczy, że on je zapomniał. On ich po prostu nie wspomni. To jest obietnica. I myślę, że tak, takie samo zalecenie jest dla ciebie i dla mnie. Przebaczyłeś? Wrzuć to w morze z takim oznaczeniem nie łowić. Nie wyciągaj nigdy tego. Już tam nigdy nie zarzuć wędki. Żeby ci się nie uhaczyło. A ci się uhaczy i wyciągniesz, to są już kłopoty. To jest to rozgrzebywanie, to jest to wyciąganie na powrót. Nie możemy tego robić. Bóg tego nie robi. Bóg wrzucił w otchłań i więcej tego nie wspomni. Więc to, o czym mówi Słowo, to, żeby nie wspominać. Nie przypominać, nie wyciągać. Amen? Amen. Amen. Wiecie, to jest bardzo ważne, i to jest walka. To nie przychodzi lekko. Ponieważ przychodzą myśli i bardzo trudno jest się temu oprzeć nieraz. To jest naprawdę wielka duchowa walka. Aby nie przypominać, aby nie wyciągać tego z powrotem. Ale jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziemy w tym żyć i tak będziemy chodzić i będziemy sobie na to pozwalać, to wiemy, że Słowo mówi, że z obfitości serca mówią usta. Amen? Jeżeli to zapanuje i zagości w twoim i moim sercu, to będziemy mówić o tym. To raz nie będziesz mógł na nabożeństwie chwalić Pana, bo to, co jest w twoim sercu, to nie będziesz chciał, żeby wychodziło. A dwa, będzie to ryzyko, że zaczniesz z kimś się tym dzielić. Bo z obfitości twojego serca znajdziesz sobie taką osobę odpowiednią, z którą się tym podzielisz. Która tego posłucha. I kłopoty później są coraz większe. Może, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, wrosnąć taki gorzki korzeń. Gorzki korzeń, który ma siłę pokalać wielu. Jak mówi Słowo. On ma siłę mieć wpływ na wielu. I ich skazić. Pokalać. Dlatego Słowo mówi, że bardziej niż czegokolwiek mamy strzec swoich serc. Tak? Serc. Mamy ich strzec. Mamy tam postawić straż. By nie rozpamiętywać. By to nie wchodziło. Magazyn. Proszę? Magazyn. To jest magazyn. Jesteśmy rodziną.
Są różne sytuacje w rodzinie. Taka sąsiadka, pamiętam, kiedyś opowiadała, że młode małżeństwo to pod liściem rabarberu się zmieści i tam im jest dobrze. A jak jest stare, to pod rozłożystym dębem ma ciasno. Słyszeliście takie mniej więcej rzeczy? Takie są ludzkie jakieś mądrości. Coś z tego wynika nieraz. Nieraz tak jest. Coś w tym jest. Nieraz jest tak, że kiedy jest ten początek związku z tą wymarzoną twoją, albo z tym wymarzonym, na początku jest tak, że nawet te wady tej osoby są dla nas takie fajne. I nawet jak ta osoba ma wady, to patrzymy na nie, no, ale ty fajnie chrapiesz, albo coś tam innego, możemy powiedzieć. Macie jakiś inny pomysł? Albo fajnie mlaszczesz, jak wiesz. Tak fajnie to robisz. Ale później, kiedy miną lata, to nawet zalety tej osoby zaczną drażnić. I przychodzą takie momenty, że tak w życiu jest. I tak się może dziać. Że zupełnie inaczej patrzymy. I mogą wtedy wynikać problemy. Mogą różne rzeczy, różne myśli przychodzić. Czy pamiętasz, jak cię ktoś skrzywdził w rodzinie? Nie mówcie tego głośno. Czy pamiętasz, jak ty kogoś skrzywdziłeś? Wiecie, bardzo niebezpieczne jest, jeżeli możesz wymienić ileś tych sytuacji, jak zostajesz skrzywdzony, a sobie nie umiesz przypomnieć, jak kogoś skrzywdziłeś. To jest takie niebezpieczne. Wiecie, jest tego mnóstwo. Amen. Wiecie, ja skrzywdziłem wielu ludzi. I wielu ludzi mnie skrzywdziło. Ja wiem o tym. Ja wiem o tym. I ja bym nie chciał, żeby takie rzeczy mnie uformowały w jakiś sposób i ukształtowały. A tym bardziej, aby nie ukształtowały we mnie jakichś uprzedzeń do osób. Kiedy kto nas może skrzywdzić najbardziej? Kto ciebie może dotknąć najbardziej? Twojego serca? Ktoś, kto jest daleko? Ktoś, kogo miniesz gdzieś tam na przystanku i mówisz dzień dobry? On może ciebie skrzywdzić, dotknąć? Będzie mu bardzo trudno. Ale kto ciebie dotknie najmocniej? Najmocniej dotknie ciebie ten, który jest bardzo, bardzo blisko. Najmocniej. On zna, on cię zna. I w jakimś tam nieporozumieniu, w kłótni, w dyskusji dotknie rzeczy, które są bardzo delikatne. I możemy być wtedy skrzywdzeni. W jakiś tam sposób tacy źle potraktowani, nam się może tak wydawać. I możemy mieć takie nastawienie, żeby się cofnąć. Żeby po prostu nie ufać ludziom. Żeby nie być skrzywdzonym znowu, żeby nie być dotkniętym. Jest taka silna pokusa wtedy, żeby się zdystansować. I mówią ludzie, ja nikomu nie zaufam już. Słyszeliście, jak tak ludzie mówią? Ludzie pozwalają się ukształtować, żeby nikomu nie zaufać. A my nie możemy nikomu nie zaufać. Bo bez tego nie możemy być razem, nie możemy się rozwijać. Ta cecha miłości jest bardzo istotna. My musimy sobie ufać. I w małżeństwach, i w kościele, i w przyjaźniach, i w relacjach. To jest bardzo ważne. Czy będziemy zranieni? Jak myślicie, będziecie zranieni? Wiele razy. Jeszcze. Jeszcze wiele razy. Oczywiście nie zawsze ktoś będzie chciał dotknąć czy zranić. Po prostu tak się stanie. Komuś coś wyskoczy, nad czymś nie pomyśli, dotknie, a wiecie, słowa już nie idzie cofnąć. Żydzi mówią o czterech rzeczach, których nie idzie cofnąć. A jedną z nich to jest wypowiedziane słowo. Tego się już nie da cofnąć. Powiesz, poszło, dotknie. Są takie, jeżeli chodzi o małżeństwo, to są takie dwie rzeczy, których nigdy nie wolno mówić. Chcecie wiedzieć, o co chodzi? Co to jest? Ktoś chce usłyszeć o tym? To jest dobra rada. Są dwie rzeczy, dwa takie sformułowania, których nigdy nie wolno tobie i mi używać.
bo one są okropne. Pierwsze mówi, brzmi tak, ty zawsze. Słyszeliście to? Ty zawsze, co zawsze? Zapominasz? Ty zawsze zapominasz. Nie wolno nam używać takich sformułowań. W ogóle nam nie wolno ich używać. Nigdy nie mów do swojego męża ty zawsze. Nie rozpoczynaj zdania od tego. A do żony tym bardziej tak nie mów. Ty zawsze. Ty zawsze to, ty zawsze tamto, ty zawsze jeszcze coś. A wiecie, jakie jest drugie? Ty nigdy. To jest jeszcze gorsze, a przynajmniej takie samo. Jak chcemy rozmawiać z naszą żoną albo mężem i mówimy ty nigdy. Nigdy nie pamiętasz o moich urodzinach. Nigdy mi nie przynosisz kwiatów. Czyli ja myślę, że takie sformułowania wśród nas akurat nie padają. Bo my to robimy. Pamiętamy, kwiaty przynosimy naszym żonom. Aleluja. I my z tym nie mamy problemu. Ale chciałem takie pokazać mocniejsze rzeczy, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ale tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo i mamy często takie pokusy, aby używać tych sformułowań. Aby dotknąć. Aby coś wytknąć. Coś, co poniży tą drugą osobę nieraz. Nieraz możemy powiedzieć, ja pracuję na tą rodzinę i pokazać swoją wyższość. Nieraz użyjemy innych sformułowań, ale po prostu one mogą ranić. Mogą powodować, że coś się w nas dzieje, ale mamy przebaczenie. Mamy te cechy miłości, które nie rozpamiętują, które nie pamiętają, odrzucają to i później nie wyciągają z powrotem. Przychodzi uzdrowienie do serca i możemy funkcjonować. Wiecie, są dwa rodzaje jakby opinii takich o innych. Jedne są wynikiem naszego doświadczenia. To jest to, że sam doświadczyłeś i doświadczasz, że relacje nie zawsze są wspaniałe. A drugi rodzaj to jest ten zasłyszany od kogoś. Ten jest gorszy. Ten jest okropniejszy. Po prostu ktoś ma opinię o kimś i ci o niej powie. I powie ci, uważaj na niego. Ja tam miałem z nim taką sytuację. Uważaj na niego. Nie mów mu, broń Boże mu, nie mów nic. On tam wszystko wyniesie. Wiecie, ja nie mówię o sytuacjach, kiedy się rozwiązuje problemy. Naprawdę się rozwiązuje problemy. I są ludzie, którzy mają problemy i trzeba o nich porozmawiać, żeby je rozwiązać. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tych głosach, które są z tyłu. Które nie będą się z tobą i ze mną konfrontowały, a będą o tobie i o mnie mówiły. I one przyczepiają taką etykietę. Wiecie, ja słyszałem takie rzeczy i powiem wam, że bardzo trudno wchodzić później w relacje, jeżeli posłuchasz tych rzeczy. Bardzo trudno, bo nasłuchasz się o kimś i jak już go zobaczysz, to już jest bardzo trudno wejść w normalną relację. Wtedy patrzysz na tą osobę już w taki sposób, żeby ci pasowało do tego, co myślisz. Jak ktoś powie, że on jest taki i taki, to ty tak patrzysz, żeby zobaczyć, że jest taki właśnie. I wtedy łatwo jakby nam przychodzi dostrzec pewne cechy i je zauważyć. I na to musimy bardzo uważać. Ponieważ Bóg taki nie jest. On taki nie jest. On nie myśli nic złego. On nie myśli w ten sposób. On w ten sposób nie działa. I potrzeba, byśmy mieli to ukształtowane w sobie, aby mieć dobre wyjście do ludzi. Aby mieć to dobre wyjście do ludzi. Nie przez jakieś uprzedzenia i później do ludzi w kościele, w małżeństwach, w relacjach, w przyjaźniach, bo to jest bardzo ważne. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się pewnej historii. Na pewno bardzo ciekawa. Różnie może być wykorzystywana. Ja słyszałem różne wykorzystania tej sytuacji, ale ona bardzo wyraźnie mówi o pewnej sytuacji, która wydarzyła się
w Biblii. Ona dotyczyła tego problemu, o którym mówimy. I ona dotyczyła takich ludzi ze świecznika, jakbyśmy to mogli powiedzieć. I to jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale od 36 wiersza. Jeżeli ktoś chce otworzyć, to jest 1189 strona. Macie? A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się im powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruszony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. To jest bardzo ciekawe słowo, które mówi właśnie o tym, jak rozpamiętywanie może mieć wpływ na nasze decyzje. Amen? Widzicie to? Tu ma miejsce pewna sytuacja. Ludzie, którzy razem podróżowali, razem pracowali dla Pana i naprawdę wiele, wiele ich łączyło wspólnych rzeczy. Mieli olbrzymi wspólny dorobek, który mógł ich łączyć, bardzo mocno połączyć. To jest Paweł i Barnaba. Doszli do nieporozumienia. Dlatego, że Paweł pamiętał pewną sytuację związaną z Markiem, kiedy pracowali, kiedy głosili, zwiastowali słowo. Marek wtedy po prostu odstąpił od nich. Zostawił ich w pracy. Słowo jakby nie mówi, dlaczego to zrobił. Być może pewne rzeczy go przerosły. Być może się przestraszył czegoś. Nie wiemy, co się stało. Po prostu zostawił ich w pracy. Nie podołał. Cofnął się, ale nie odstąpił od Pana. I podczas następnej takiej wyprawy, która była planowana, Barnaba chce zabrać go ze sobą. Nie rozpamiętuje tego. Daje mu czystą kartę. Chce go znowu zabrać. Chce mu dać szansę. Natomiast apostoł Paweł mówi, że nie. Dlatego, że ich zostawił, nie może być zabrany. Pamiętał i myślę, że rozpamiętywał. Wiecie, bardzo łatwo możemy przejść przez pewne wiersze. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Ale myślę, że tu jest olbrzymi ładunek. Jeżeli mamy wyobraźnię, to potrafimy sobie wyobrazić, co się działo. Mniej więcej. Ludzie, którzy naprawdę byli związani w pracy pańskiej, bardzo mocno i współpracowali. I się dogadywali w wielu rzeczach. Doszli do nieporozumienia, które spowodowało, że się rozstali. Wiecie, jak ja słyszę o nieporozumieniu, które doprowadza do rozstania, to nie jest takie tam sobie nieporozumienie. To jest bardzo poważna sprawa. Wiecie, wyobraźmy sobie, jak mogła wyglądać ich rozmowa. Troszeczkę. Dajmy temu jakąś taką większą głębię. To było dwóch ludzi, którzy byli przywódcami. Czy myślicie, że oni pytali Ducha Świętego? Że chodzili w Duchu Świętym? Myślicie, że chodzili, czy nie chodzili? Jestem przekonany, że chodzili. Znaki i cuda się działy. Naprawdę potężne rzeczy się działy. I wiecie, charakter może spowodować, że nic ci nie pomoże w pewnych momentach to, że posługujesz w darach. Że masz to. Charakter może spowodować, że po prostu popełnisz błędy. Dlatego jest ważny charakter. Dlatego miłość jest ważna, jeżeli chodzi o dary. Dlatego miłość jest podstawą, jeżeli chodzi o dary. Wiecie, apostoł Paweł krótko po nawróceniu głosił w taki sposób, że były zamieszki w Jerozolimie. Wiecie o tym? Było olbrzymie takie poruszenie i kłopoty były z tym związane.
I na domiar tego, mimo że został powołany w spektakularny sposób, Bóg go powołał, to bracia się go bali. Po prostu bali się człowieka, który wcześniej ich tropił i zabijał, i nie mieli takiego otwartego serca. Chodź, Pawle, do nas, my ci tu wszystko pokażemy, nie ma żadnego problemu, chodź, stań tutaj, głoś słowo i jesteśmy braćmi. W ogóle tak nie myśleli. Bali się go. Bali się, że to może być coś takiego, że on wejdzie do kościoła i później ześle na nich prześladowania. Wyłapią ich wszystkich wtedy. I wiecie, co postanowili bracia? Zaproponowali mu, żeby wrócił do Cylicji, do Damaszku, do miejsca, z którego pochodził. No i mu zaproponowali iść tam, Paweł. Idź, wracaj tam. To oczywiście nie był bezowocny czas dla Pawła. Tam się działy różne rzeczy, ale po prostu Paweł został wycofany w pewien sposób. W pewien sposób bracia się go pozbyli na jakiś czas. I wiecie, kto spowodował jakby powrót Pawła do służby, do tej służby widocznej? Barnaba. Imię Barnaba się tłumaczy jako syn pocieszenia. I on tak po prostu takim był człowiekiem. Kiedy w Antiochii praca Boża się rozwijała na dużą skalę, wtedy Barnaba, który już wcześniej Pawłowi pomógł spotkać się z braćmi i tak dalej, przypomniał sobie, że w Damaszku, w Cylicji jest apostoł Paweł. On sobie przypomniał o nim i pomyślał sobie, zawołam go do współpracy, do pomocy. Poproszę go, aby przyszedł i przyłączył się. Barnaba nie miał takiego myślenia, że coś tam było wcześniej i dlatego go nie powoła, nie przyłączy. Po prostu zaprosił Pawła do współpracy. I tak naprawdę wtedy dopiero rozpoczyna się taka mocna działalność Pawła. Taka widoczna. Barnaba, ten, który jest synem pocieszenia, wyciągnął go z takiego ukrycia Pawła. I powiedział, chodź, Pawle, i będziemy pracować dla Pana. Dlatego to jest jeszcze takie dodaje pikanterii, że w sytuacji, kiedy Paweł znalazł się w podobnej sytuacji, nie miał tej cechy właśnie. Czy zabrakło mu czegoś. Gdzieś miał to uprzedzenie do Marka i po prostu nie chciał z nim iść. I spowodowało to rozstanie między przyjaciółmi, między ludźmi, którzy wiele razem przeżyli. Wiecie, jest takie miejsce, jeszcze dwa miejsca tego opowiem, o dwóch miejscach, które gdzieś chciałbym, aby jasno pokazały, jak ważne jest nie myśleć nic złego, nie rozpamiętywać, odrzucić i nie przypominać, bo to spowoduje pewną postawę w sercu. I możesz mieć Ducha Świętego i możesz posługiwać i to będzie miało na ciebie wpływ i na mnie. A Duch Święty nie chce, żeby to miało na nas wpływ. Chce, byśmy mieli swobodę w tym. Jest taka sytuacja związana z apostołem Piotrem. To na pewno wszyscy znają dobrze. Apostoł Piotr to był naprawdę ciekawy człowiek. Taki wyrywny, on się zawsze wyrwał przed innych. Jak chcieli dowiedzieć się, jak się modlić, to tam nikt inny się nie wyrwał pierwszy jak Piotr. Podszedł do Jezusa i powiedział, naucz się nas modlić, jak mamy się modlić, pokaż nam. Myślę, że gdzieś mam w swoim wyobrażeniu tego apostoła jako takiego, który wszyscy gdzieś tam gadali, a Piotr poszedł i pogadał z Jezusem. Się wyrwał. I on miał różne takie epizody, pamiętacie? Ciekawe. Raz powiedział coś do Jezusa, a Jezus powiedział mu, ojciec ci to objawił, ale też miał taki epizod, że Jezus powiedział do niego, precz szatanie, tak? Po prostu był wyrywny. On nie chciał nic złego. Jezus powiedział, że musi iść, będzie ukrzyżowany, a Piotr powiedział, nie przyjdzie to na ciebie. Nie zgadzam się, tak nie będzie, bo będzie inaczej. Bo oni myśleli, że będzie inaczej. I wtedy Pan go skarcił, ale Piotr po prostu taki był. I kiedyś w rozmowie z Jezusem Piotr powiedział Jezusowi, że choćbym musiał iść na śmierć, to pójdę za tobą. Jak pójdziesz na śmierć, ja pójdę za tobą. Wiecie, ja nie wiem, czy ja bym był w stanie komuś to obiecać. W swojej takiej naturze. Jeżeli chodzi o realne rzeczy i realną deklarację, czy mógłbyś powiedzieć komuś, że jeżeli ktoś będzie chciał go zabić, to ty pójdziesz z nim na śmierć, jeżeli by było realne zagrożenie. To są bardzo trudne rzeczy. Ale jestem przekonany, że Piotr mówił to w szczerości serca. On był gotów.
On wiedział, że pójdzie za Jezusem na śmierć. On był przekonany o tym. On to powiedział, on to zdeklarował. I wiecie, i później była już taka sytuacja, że Jezus został pojmany i był sądzony. I Piotr w odległości szedł za tym. On tam poszedł na dziedziniec, pamiętacie? A Jezus mu powiedział wcześniej, że zaprzesz się mnie. Nim kur trzykrotnie zapieje, ty się mnie zaprzesz, tak? I Piotr był tam blisko, gdzie Jezus był sądzony. Był na tym dziedzińcu. I przysiadł się do ogniska, tam palili ognisko, i któryś tam zapytał go, ty jesteś też Galilejczykiem, czy ty byłeś z Jezusem? Wiecie, i zaczynają się problemy u Piotra. Widział, że jego mistrz został pojmany, widział, że jest sądzony i przyszedł pewien strach do jego życia. I pamiętacie, co odpowiedział? Piotr? Jak został zapytany, czy był z Jezusem, czy jest Galilejczykiem? Pamiętacie? Nie znam go. Wiecie, to musiało być straszne. On powiedział, nie znam go. Nie znam, nie wiem, o kogo chodzi. Musieliście się pomylić. To nie ja, ja go nie znam. Nie znam tego człowieka. Krótko przedtem był zdecydowany iść z nim na śmierć. I wiecie, Piotr znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, takiej duchowej, można powiedzieć. Bardzo trudnej. Zaliczył, można powiedzieć, taki niesamowity upadek w swoim życiu. On się zaparł Pana. To jest tak, jakbyś zadał pytanie, czy chciałbyś być w sytuacji, gdzie się zaprzesz Pana. Gdzie powiesz, nie znam Jezusa. Nie znam Jezusa. Chciałbyś być w takim miejscu? Wiecie, mieciarki przechodzą. Nie znam Jezusa. Nie znam Go. Pomyliłeś się, jak pamiętasz, że mówiłem, że Go znam. Ja Go nie znam. Wiecie, i Piotr był w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo, bardzo trudnej sytuacji. On jeszcze nie wiedział, że za parę miesięcy zostanie liderem przebudzeniowym w Jerozolimie. On jeszcze nie wiedział wtedy. On był wtedy załamany. On miał świadomość, że zdradził Pana i jest do niczego i nie ma powrotu dla niego. Bóg wiedział, że będzie liderem przebudzeniowym. On nie wiedział. Był załamany. On nie był z uczniami już. Jego już razem z nimi nie było najprawdopodobniej. On po prostu gdzieś siedział załamany. I kiedy kobiety idą do grobu po śmierci Jezusa i spotykają anioła. I anioł daje im przesłanie. Tym kobietom, co mają powiedzieć uczniom. Gdzie spotkają Jezusa. Że ich uprzedza w drodze i mają tam iść, tam go spotkają. Ale anioł mówi do kobiet tak. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi. Najważniejszym słowem tutaj jest i Piotrowi. Wiecie o tym? Bo uczniowie czekali. Oni byli zgromadzeni razem. Ale Piotra nie było. I jeżeli by Bóg nie powołał go wtedy, być może by go nie było. Ale tam było to słowo i Piotrowi. Było to przywrócenie Piotra. Jezus przez to mówi, ja nie pamiętam tego, co zrobiłeś. Ja nie rozpamiętuję tego, że się mnie zaparłeś. To nie ma na mnie wpływu, że się mnie zaparłeś. Masz przyjść, masz być ze mną, jesteś zaproszony. To jest cecha Jezusa. To jest cecha Boga. I Bóg bardzo chce, żebyś ty i ja, żebyśmy mieli tą cechę. Żeby przeszłość, czy jakieś zranienie, jak się ktoś z ciebie zaprze na przykład, żeby to nie miało wpływu na twoją służbę, na twoje chodzenie z Panem, na twoje relacje z innymi. To jest w Bogu możliwe. Nie rozpamiętujmy. Wybaczmy i nie wyciągajmy tego nigdy. Tak robi Bóg. Nigdy nie wyciąga. Bóg wybacza grzechy i nigdy do nich nie wróci. Nigdy. Jeżeli myślisz, że kiedyś na jakimś sądzie z powrotem Bóg będzie ci czytał twoje grzechy, to tak nie będzie. Bóg nigdy nie wspomni grzechów, które wybaczył.
i nie wspomniał w przypadku Piotra i przywrócił apostoła, przywrócił Piotra. Piotr stał się liderem olbrzymiego kościoła i Piotr poszedł na śmierć. Wiecie, Piotr poszedł na śmierć za Jezusem, ale w innym czasie. Jezus dał mu tą łaskę, że to się wypełniło. On później umarł za Jezusa. I praktycznie wszyscy apostołowie, z wyjątkiem jednego, oddali swoje życie za Jezusa. Psalm 103, 10 wiersz mówi o Bogu: nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Bóg tak nie postępuje, żeby nam odpłacał według naszych grzechów i według naszych win. I Bóg chce, abyśmy tą cechę miłości mieli wśród siebie. Razem, byśmy to mieli. Byśmy sobie w taki sposób nie odpłacali i nie rozpamiętywali. Aby miłość była tym, co będzie łączyć i zespalać pomimo sytuacji. One będą. Im będziemy bliżej, tym bardziej będziemy narażeni, że ktoś komuś nadepnie na odcisk. Ktoś komuś zrobi przykrość. Miejmy nadzieję, że to będzie przeważnie nieświadomie, ale może świadomie. I będziemy ze sobą razem, nie ze względu na to, że byliśmy doskonali, ale ze względu na to, że jest między nami miłość. To jest jedyny gwarant. My z Jezusem jesteśmy na tej samej zasadzie. Nie na zasadzie, że jesteśmy doskonali, ale na zasadzie, że nas kocha i na wszystko wybaczył. I poszedł i umarł za nas. To jest jedyny fundament, że możemy do Niego przyjść i możemy być razem z Nim. I to musi być naszym fundamentem. To musi być naszym fundamentem. Fundamentem tego, że my jesteśmy razem. Że będziemy razem działać. Amen.